Jak zębuła pannum, jak zębuła pannum, pannum panianecką, pannum panianecką. Zaglądali chłopcy do mnie, hej, łatkluca dziurecką. Zaglądali chłopcy do mnie, hej, łatkluca dziurecką. Ej, dawniej to tak było, że musiały młodzi słuchać starszych ojców. Chodził taki faktor i tak faktorował, a tu, wiesz co, tu jest piękna dziopa i w sumroz by była dla twojego Józka. A no to ten ojciec zgłodził się, no to nie tak zabarza, ale się ta zgłodził. Zgłodził się, no i on przyprowadził tego Józka, żeby ten ojciec obejrzał go. No to jak go obejrzał, udał się mu, bogaty i taki prymny ten chłodok. No to się mu ta udało. I później ojciec go do te swoje dziopy Kasie, go do, wiesz co, tam jest taka faktur, tu przyjdzie, to ci postrocy tego chłodoka. Się cieszyła, no, że będzie, że już się wyda i że już nie będzie siedzieć między dziopami, a dziopy i będą zazdrościć. No jak się długo daje kiedy, no to w domu już wtedy było inaczej, no bo już... Wtedy już wtedy, matce czesała głowa. No wtedy będzie wesele, no i kiedy będzie to wesele, kiedy będzie ślub, no i na opowiedzi, jak już dały, no to już pomału już się już... Trzeba było ryktować z misą, z jajkami, ze syrami, ze wszystkimi. No bo no jak na gospodarce, no to tak poskładała matka trochę syra, ojciec tam znowu jakieś gorzełko, no bo przeważnie było tak, że pan młody, po stronie pana młodego to była wódka. Ojciec krowa sprzedał mu, to już było na gorzełko. A po stronie panie młode, to znowu był wikt. Nie za mną kropiły, za mną i zieloniną jak teraz. I normalnie kropidło mu, takie błogosławieństwo używać. I przez chleb para młodych sadawały ręce. Dziękuję ci, pani matko, chowałaś mnie dobrze, gładko. Teraz nie będziesz. Pobłogosławiły ojce, no i... I wtedy dali do kieszeni trochę pieniędzy. Pani młody, panu młodemu, żeby całe życie miesiąc trzymały pieniądze. No i pojechały do kościoła, jak zwykle. Kończą się wam, kończą wasze wolne czasy. Furmanku było 20, było duże wesele 30, furmany 40. Jak było mniejsze, to 10. Na moim weselu było 12. Na moim 17. No. Sadowska dała pierścionki na tatę.
A starszy drużba chodził z kapeluszem. Poszedł na chór i w organiście dał te pieniądze i w organista grał. Wyszły z kościoła i przy chałupie łopigrowka była. No i wszystkie głowy, tu wszystkie te weselne starosty, staryściny wesły. No i było położone, były talerze gorczki z łusami, kawa była. Po ćwiartetce placka, bo na przetaku zależało na co. Był gulasz. No i chleb ze tego i tak jadły. A później to było mięso położone na takich miskach, na tych glinianych. Takie kawałki mięsa były pokładzione, chleb. Na przykład taka był placek, zawijok, pucha. No i głowi grawały wszystkich starostów, starościnę, później drust. I ja już skończyła całą wszystko ta tego, to wtedy panią młodą na krzesło i cepiły ją. Ta co staryścina ją cepiła. Chustecko i odziały chustecko na kuciu babko, wionek rzuciły. No i kto złapał ten wionek? Jako dziewczyna to się wydał wcześniej. No, ale ją zacepiły, bo już została mężatką. No i bawiły się w Brona. Wesele się ciągło, nawet choć kilka dni było. Jak było w sobotę, to w sobotę, w niedzielę, jeszcze w poniedziałek poprawiły, no i to tak było, nie tak jak... Po południu do rana. To za tydzień z woziny były, krowa uwiązała za wozem. Ja takie wiano dawały, poduszki, nawet stołek pod krowę dawały, jak trzeba było, na rejonie. No i wszystko dawaj, te gorczki, miłuski, coś zależało, jak to był bogaty, albo co. Rzadko, żeby pan młody się do pani młode, tylko pani młoda do pana młodego. No. No i to tak, no, ale trafiały się i tak wypadki, bo zależy jak tam się ugodały, jaki mają tak był dzień. No, jak... Siedziały razem w jednej chałupie, w jednej izdebce, razem z ojcami. No i zuły razem tak. Siedziały, ho, ho, te długie lata siedziały w jednej chałupie i rodzina się powiąksała. Kochały się i dzieci były. Wiele było, czy było 10, czy 12, czy 5, czy 8, wiele. Bo ja dał to tyle było. No właśnie, jak Pan Bóg stworzył, tego nie umorzy. Przy kołysaniu dzieci, ej, to były rozmaite prześpiewki, ojeju. No to uśnij ze mi, uśnij, albo mi urośnij. Może się mi sprzydać, w pole bydło wygnać. No i tak se siedziały i żyły se razem z ojcami. No kuchnia była kuchnią. Jeszcze nawet jak przyszło na to, to i krowy były też w kuchni. I było jedzenie, wszystko było i w izdebce się jadło. Piekło się w kuchni tam, gdzie krowy były. No było ciepli w zimie. Nie trzeba było tyle polić, bo krowa zawsze coś ogrzała to chałupo. W jednym pokoju sipiały. Wszystko nie spało, żadno tak, to każdą osobiście. No to musi mieć i na podłodze spały, na pościeli spały. Kapotami się przykrywały, nie było kołdrów, ani pierzeń, kto miał, to miała, kto nie miał, to nie miał. Na podłodze rozesłały wiózko słomy,
zetnę te pszenice i tak się spało. Bez zagłówka, kabot pod głową i tak się leżało. Wyspało się, było w piecierej za 12 ludzi. Wszystko się pomieściło. Noga mi do przodu, no to temu tak dzieci leżały na pościelach. Pole bydło wygnać, z pola bydło przygnać. Mozes się mi, Mozes, moja Kasiu sprzydać. Od malutka dzieci były nauczone robić. I w oborze, i gnoje wywolały, i krowie naposały. Nie było. I trzeba było i ziemniaki kłopać, i świniom liście zbierać na tą prozankę, żeby świnie napaść. Wszystko dzieci robiły, wszystko. Pomagaj, po prostu pomagaj od maleńkiego. Ja w końcu 2-3 klasy to było bardzo dobrze, bo te dzieci były potrzebne w chałupie, a to krowie pasia, to gasi pasia, bo co? No to nauczyciele zwolniły, bardzo nie przejmowały się tam. I zawsze ten chleb był dla tych dzieci. A jak nie było tam wychowane na służbę, podały na służbę i służą. Za ubranie, za wicht. Kiedy jose kłozy pasą, to na bakier copko nosą. Kiej to kłozy zmiarkowały, łogonkami pokrącały. Były tak, co i z ogóny dawały biedną taką, jak chce gdzieś weźmy służyć, no to gazda dał tej rodzinie, matce czy ojcu dał z ogon pola, no tam pod jarzyny czy pod buroki, pod ziemniaki, bo tam buroków nie sadził jednego, dwa. No i tak się to wymieniało. Żebym ja miał co mo baca, nie chłodziłbym za dziewcaca, hu. Kupiłbym se śliczną panią, taj chłodziłbym sobie za nią, hu. Baca we wsi to był pon. To był pon, to był człowiek szanowany i taki był człowiek, co się ludzie boli, bo to i zabobony, i cary. A Juhas, no Juhas, to jak już poszedł na Juhaskę, pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, no to już panny koło niego się kręciły, no bo miał pieniądze, mogły się gdzieś żenić i mógł sobie kupić kawałek pola. Był bogaty. Jak już tak nie przetrwonił pieniędzy bez latu, to już był kimś we wsi. No już był też człowiekiem takim, może nie taki tak szanowany jak baca, ale to jest już coś we wsi znaczy. Dawno to jak przyszła niedziela, jak się pasło po górach tam popisane, po wierzchowni, po łaboski, no to szły na wacówkę pielgrzymki. Dziopy szły do Juhasów, co było odwiedzić. No i szli ojcowie, rodzinami szli, no bo niedziela to był dzień wolny, bo w tygodniu sobie nie mogli pozwolić, żeby iść, no bo mieli robotę kochałpy. A w niedzielę no to szli, no to już w to się spać w łowce, no a tam sobie siadowali, no to się każdy to się przyniósł, baca się to się miał, no bo baca jak był honorowy, to się na sała się musiał postawić, jak goście przyszli. No i tak se przesiedzieli niedzielę, wieczór się wracali, a od poniedziałku on nowa robota, ta sama, co była we wtorek, w piątek i co była w maju i w lipcu. Koło tej mała ciociu Mazura, wincin dziara chłopca sa, wykręta sa święty. Mi się wydaje, że to jest wypasy tu łowiec w naszych górach, to już będzie więcej Jaśku jak 200, może i ze 300, a może i ze 400 roku. To jest stara tradycja. Nie bój się koralu, od ciebie do strasu, spoźni na jabłowie, wicoje się pasą, bo tej mama ciociu Mazura, wici dziara obca sa, wykręta sa święty. Po górach się pasły łowce. Pasły się łowce, dlatego że no góry jak góry, no w maju nieraz i wokół żyło zimno, było pamiętać nieraz ile razy i śnieg przysypał, a łowca twardo, wytrzymywała każde warunki.
A krowa już nie bardziej. Krowa bardziej ciepło, bardziej w dole, bardziej bliżej chałupy. Na łowce mógł sobie pozwolić taki, który miał dużo ziemi, bo miał na co wypaść i wychować, wyzimować. Jak to dziadkowie gadali, łowca ubrała i wyżywiła, nie? Mieli wszystko, mieli mięso, mieli łodzionie, skóry, na kozuchy, swedry, wełna na swedry, na hołośnie. Musiały być stodoły, musiały być stajnie, konie, a biedny miał chałupy, no i mało miał to i depcy, no i kuchnia jaką, i jakoś i sopa przy tam. Bogaty gazda to sobie preszo zapił i na wiosnę i wiesioni, a biedny dostał, co weźmy tam z ogon, kawałek pola, ale już go było nie stać uchować se preszutka, uchować se krówki, czy były takie, co chowały kłozo, to z tego miał, to miał mleko dla siebie. Taki biedny poszedł do gazdy, mucił te pami przez całą zimę, to, no to on się chował na ty, u tego gazdy. To za jedzenie nie jedne biedne robiły, za to, co dostały jeść. Chleby były wielkie, więc chłop dostawał ćwiartko chleba. Bo baba dostała, to było 8 ćwiartece, to już baby dostawały te mniejsze, jak robiły, a chłopy dostawały ćwiartkę i kawałek spyrki. To on już nie je od drugiego śniadania i no to zabierał do worecka, nosił sobie, miały worecki użyte. I to zanosił do chałupy, żeby miał dla dzieci. U biednego to było tak wszystko ostrożnie. Te młodzicy, dzieci, to plasterece, paluski oblizał i bo było dobre. To się zło ino z tego, co się w polu urodziło, co się w chałupie wychowało. Ci, co mieli więcej jak tylko dla siebie, to sprzedawali na targu. Do Starego Miasta, do Łódzka, do Nowego Rządca. Ale nie wiem, czy się są stare do Starego Miasta. Do Starego, w Starą, no i jak się był miarma zawsze. Krowo się prowadziło, świnie się wiezło na wozie. Na przewóz, na łódce się jechało. Bez wozu się przejeżdżało, nawet ze zwierzotami. Wszystko wieźli do sprzedania za grosze. Słomę wieźli, siano wieźli do sprzedania, kapustę, ziemniaki, buraczki, wszystko. No i nabiał. I nabiał tak samo, kury. A jak się to jojko zaniosło do miasta i syrcy się zaniosło na jarmark, nie, bo to były targi, no to się zaniosło. Ej, to jak już kupił, a jako poniósł to jojko i ten syr, jak i zasmakowało, to nawet przyjechała do domu. Mama syr robiła śmietunko, no to słodko śmietunko, to w takich półlitrowych butelkach to woziła do tego. Masło nie rozrobiła, to miała na takie drobne rzeczy, to już mama te pieniądze miała. Do miasta jeździli po co? Po sól, po cukier i po naftę. Po zapałki. Oni tam nie chodzili, nie kupowali mięsa, a gdzieś się kupuje, nie kupowali syru, nie kupowali mleka. Po tej robocie całoroczny, jak już pozrobiali, jak się już wszystko z pola zebrało, jak się już o! Najważniejsze, jak już kapusta była do beczki nadeptono. To już był czas wypoczynku i tego opowiadania, jak to było, jak co było, co się kto porobił, że już zasiął.
Wielkanoc była wodna, a Boże Narodzenie se było dziś. Właśnie i se było. To na święta już było świeżo wybielone. Klepisko musiało być ładnie wydrapane, równo wyubite. Tak. Później weszły pod... To już było też takie odbicie święta, bo już było tak świeżo. Później była... Podłogi weszły. No to jak to podłoga wyszorował, tak się myło. No nieraz mama kazała myć podłogi, to jak dziecka, nie? Ale na święta to już musiała mama szorować, jak były takie małe. No to jak wyszorowała tu podłogę, to była tak biała, tak pachnąca, bo to takie te drzewo było pachnące. I też to miało takie, no takie uroki miało. Drzewko się zrobiło, z lasu się przyniosło. Jak ta gwiazdka zaświeciła, to już mama nakryła stół białą brusą. Przyniosła chleb, bo był umyślnie pieczony chleb na wilię. On siedział na stole i tata przyniósł opłatki, położył na tym stole i przyniósł zboże, wszystko zboże, jocmiedź, łowiec, pszenica, żyto i wysypał na środku stołu, bo na tym zbożu się kładło te miski, co się przynosiło. Była jedna łyżka położona dla kogo, aby kto przyszedł. Tam nie było talerzyków ani żadnych, łyski drewniane były, łyskami się jadło. I ta łyska była koło tego chleba położona. Na Wigilię się zwierzątkom dawało to, co zostało od... Wszystko. Od psu nie, obiadu wigilijnego. No. No, nawet nie. I opłatek wszystko. Można było opłatek dać też, zwierzętom, krówkom czy tam jakimś sielętom. Hej, no, hej! Na śród dworu jawor stoi, hej, nom, hej. Hej, nom, hej, na jaworze złota rząsa, hej, nom, hej. Boże Narodzenie, nic się nie robiło, ja sobie no tyle co się zjadło i śpiewało się cały czas pieśni, no te Boże Narodzeniowe. Po Bożym Narodzeniu zaczynały chodzić chłodaki z Turunia. Jak przyszli, to były zadowolone, że przyszły, bo im życzyli szczęścia wszystkiego i śpiewali i zboże mieli, też rzucali na szczęście, na zdrowie. Ja głosik bracia o noc nie dbają, ze noc na mrozie długo trzymają. Pieniądze nie dawały, nie. Nie było bo pieniędzy. Nie, było pieniądze, nie miały na to te ludzie tak. Te biedne sły po to, żeby się uzbierały tego jedzenia. Świata Bożego Narodzenia były radosne, wesołe, rozbawione, bo wtedy no tak jak chodziły z tymi z konikiem, z Turunią, tam ludzie się bawili, chodzili do siebie, bawili się. Wisi na krzyżu. A świata Wielkie Noce po tym poście były stonowane takie, ludzie byli już inaczej przygotowani do tych świąt. Radość była ogromna, ale nie taka jak Bożego Narodzenia. O, na niedzielę palmową to w Mgadu były wielkie przygotowania. Wielkie palmy u nas były ogromne. W każdym domu się robiło. Jak nie było parobka, bo przeważnie robiły parobki, robiły swojskie chodaki. Nawet były takie palmy wielkie, że ucinały, bo się nie zmieściły u nas do kościoła. No było wielkie wydarzenie. Wszyscy to nas bardzo dużo u nas tych palem nosili. Thank you.
I później się to palmo rozbierało w wielki piątek. Robiło się krzyżyki z tych patyków. To już jak tata ucił te palmy, to każdy w domu miał zrobić krzyżyk. Choćby było roczne dziecko, to się mu brało rączki, żeby wsunęło w ten, żeby ten krzyżyk zrobić. Przypinało się wstążki z tej palmy i w tym świeciło się pola. Gazda set, parobek set z tą palmą wbijał w pole, a gazda set ze świeconą wodą i kropił. To było bardzo przestrzegane. To znowu był zwyczaj w Wielki Czwartek na Wielki Piątek. Szło się myć, no właśnie. U nas tu idzie tako, tak jak to się mówi, no, przykopka. Tata nas budził w nocy, po północy i myć się. Takie my były małe, zimne były, ale tata nasiło, tata se mył nogi, mama też. A my się musiały, to my tak, żeby tak zimno, nieprzyjemnie, to my kujce palce i tak, żeby się to wymyły jako dzieci. To pamiętam rok w rok, a rzeka tak płynie do dziś, to znowu tam na dole, co się nazywa te domy na dole. To młode dziewczyny, młodzi chłopcy, to był jeden kwik, szły się i normalnie się kąpali. Czy była zimno, bo to niekiedy Wielkanoc to już jest ciepło, a niekiedy to było nawet i szron. Nie było i nikt nie chorował. To był zwyczaj, a później jednak zaniknął ten zwyczaj już. Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny. Mama piekła bochnocki, małe chlebiki i to się niosło przy tam świeconą. Pastuch niósł w kocyku te bochnocki i rozdawały my biednym. Przeważnie się świnie zabijało przed Wielką Nocą, żeby było na to śniadanie, żeby była ta kiełbasa, żeby było to. Mama piekła wielki chleb. No i jajek się niedużo niosło, no i kawałek boczku, kiełbasa, przede wszystkim kiełbasa. To kiełbasa się wystawiało na wierzchu, by ludzie widzieli, że kiełbasa była w kosyku. Już idę do grobu, smutnego, ciemnego. Gdzie będę spłocywał do dnia sądnego. Ludzie umierali bardzo wcześnie. Nie żyli ludzie tak długo jak teraz. Gdzie słońce i miesiąc świecić mi nie będą. Gdzie będę spłocywał w grobie leżąc. Poszłam do mojej ciotki, ona była chora i miała sadzić ziemniaki. Ja miała te ziemniaki pomagać sadzić, a ciotka leżała tak obaż chora. I kazała się przynieść ze słomo, żeby jej pościeliły na podłodze, wioska słomy, zytnie i ona na tej słomie chce leżeć. I tak powiedziała, nie róbcie koło mnie żadnych komedii, bo jak mam umrzeć, to umrę. Kto żywi, niech, kto umarł, niech leży, a kto żywi, niech bierze. I ona umarła wtedy. Dziękuję wam wszyscy, tu, którzy stoicie, smutne moje ciało w grobu odprowadzicie. To słoma wyniosły, ale przynosiły taką deskę, to była wielka. Na tej desce tego umarłego się kładł. I to umarły leżał do tego czasu, jak przywiezły trumno. No bo musiały po to trumno jechać do sądca, bo przez tu nigdzie nigdy nie było żadnych takich. I jak przywiezły, no to go kładły do tej trumny. I przez 3 dni tam człowiek na trzeci dzień się go chowało.
Ale w każdy dzień schodziły się ludzie i śpiewał się różaniec przy nim. Tak. No i to było, a jeszcze przecież przed tamnicą go do trumny padły, no to go musiały umyć. I to mył, to tak, baba myły baby, a chłopa myły chłopy. I to wodę trzeba było wylewać tak na takim placu, że tam nic nigdzie nie rosło. W grób odprowadzicie, do lochu ciemnego, gdzie będę spłocywał do dnia sądnego. Później pogrzeb, no jak w kościele i na cmentarzu śpiewy, no i niosły na barkach. Czterech chłopów trzeba było zmówić. Jak to był chory, to go wszyscy odwiedzali. A on już umrze. On już wygląda na śmierć, bo nos wyciągło. A bo tak, tak ludzie poznawali. I prawdziwie po takim gadaniu ludzie umierały. No umarł, to było bardzo normalne. Tak. Bardzo, no nie było takich jakichś, no, komedii przy tej śmierci, bo umarł, cuda, cudeńka. Nie było tego. Łotrzyjcie z łzy złocy, utajcie załości, życzcie mi pokoju, niebieskie światłości. Wieczny odpoczynek racz mi dać, Panie. Amen. Dziewczyna, pogodę, pogodę, a przez zielono zachradę, zachradę, a przez zielono zachradę, zachradę. Nalazła sobie złotą nić, złotą nić. Hej, siadła sobie Wiankiewicz, Wiankiewicz. Hej, siadła sobie Wiankiewicz, Wiankiewicz. Przyszedł ci do niej młodzieniec, młodzieniec. Pytał je pięknie, owieniec, owieniec. Pytał je pięknie, owieniec, owieniec. Nie był to ziemski młodzieniec, młodzieniec. Hej, ale z piekła odmieniec, odmieniec. Ale z piekła odmieniec, odmieniec.